Dobry. O, dzień dobry, chyba już po dzwonku. Przepraszam, spóźniłem się, bo pies mi pogryzł pracę domową. Właśnie miałem spytać, praca domowa jest? No właśnie, pies mi pogryzł. Jaki pies? Mój pies. Nazywa się Wacek. Halo, co to jest? Halo, kończy samolot. O. Nie, no chyba... Ja jesteś ze mnie robisz. Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Chodź tutaj. Pani Marasek proszona jest do gabinetu dyrektora. Piętro, aha, zaraz obok wejścia. Dobra, no to idę do dyrektora. Tu, pan dyrektor. Witam serdecznie. Dzień dobry, proszę witam usiąść. Witam serdecznie. Dobrze. Tutaj, pozwoli. To jest pani stanowisko? Nie, proszę tu usiąść przede mną. Tu, tak? Tak, mam proszę usiąść. Mogę kucnąć? O. Nie, proszę się, nie rozumie pani podstawowych zasad etyki. Jak w jednych wojnach. Tak, mistrzu, słucham cię. Siadaj na dupie, a nie! No, dzień dobry. Co? Dzień dobry. Witam. Ja tu mam taką kwestię. No. Proszę tu poczekać chwilę. Czy uczeń sobie ze mnie jaja robi? Proszę panią, proszę tak. Panią, halo. No. To jestem. Zapraszam panią, widziałem tutaj, jak... Tak? Ten chłopak tutaj jest maltretowany przez te dwie dziewczyny. Proszę zareagować jakoś w tej sytuacji. Ciś! Chłop, doja. Dziewczyny, a nie... A, dziewczyny. A fajnie być tak konfidentem? No, fajnie być. Skarżyć? Fajnie, zgaszę no cię trochę, co? Dobra. Jak peta w szkolnej toalecie. Każdy uczeń jest mądry jak ma gaśnicę na plecach. Ha, ha! No, tak jesteś mądry. Ha, ha, uciekam ci. Stara nie, brukwo. Nie no, chodź. Śpiewaj, tak. Tutaj cię nie ma, okej. Okay. Ja jadę sprowokować tutaj panią. Nie mów, że ukradłeś autobus i wjedziesz mi w budynek. Nie, nie ukradłem autobusu. Czemu miałbym ukraść autobus? Perfekcyjnie. No, mówiłem, że to zrobił. Aha. Że hitboxy broken. Pani za stara trochę, żeby na mnie wskoczyć. Nie rozwaliłem sobie łeb. Mózg. A gdzie ty pojechałeś, powiedz mi, chłopczyku? Ja pojechałem sobie na małą kąpiel. Żeby znalazłem coś fajnego. Wstawaj. Wpadłeś do wody, tak? Wpadłeś do wody i nie możesz wypłynąć. Nie, ja badam dno. Okej, okay. Dobra, to do szkoły. A chciałem powiedzieć ci, że znalazłem coś super. Fajnie, jakbyśmy tak, ja też znalazłem coś super. Jestem przy głównym wejściu. No. Witam. Tu. O, razem z uczniem, tak? Dobrze. Dlaczego Harry Potter jest na twoim wózku? O, widzę. Kroisz ze mną uczniów? Nie, ja tylko nauczycieli. Gdzie uciekasz ze szkoły? Chodź tu, tchórzu. Jeden ucieka ze szkoły. Nie. Dobra, i mam pieniądze, dzięki. A ty gdzie byłeś? Tak się traktuje nauczycieli. Jakie prace domowe, co? Jakie prace domowe? Nie działa. Chodź tu. Nie! No! Okej. O, przepraszam. Oj! Już jestem. Okej, możemy jechać. Niech pan jedzie za mną. Na prywatną lekcję, dobrze, już jadę. Prywatną lekcję stylu. Ej, ścigamy się. Drag racing, okej? Okay? Ale chodź od bramy. Drag? W sensie, aha, chcesz udać? Że po narkotykach. Dobra, ale to ja zmienię auto na szybko, proszę panią. Dobrze, no. Tylko uważaj, bo to może cię wywalić w kosmos. Ja czekam na tutaj, na linii startu. Już, no, jestem, czy czekam. Trzy, okej, okay, uwaga. Spaniko, nie. No. Uwaga. Trzy, cztery. Jadę. Oj. Ja mam więcej koni chyba. No, ja mam chyba mniejszą masę ciała. No, to już wiemy. I tutaj proszę, i jesteśmy na miejscu. I jest, o kurcze. No. To musimy coś zdobyć, żeby ją uruchomić? Tak. Jak ty mnie podnosisz? O, proszę panią, to pani dom. Gnoju, najgorszy, frańcu. Jak ty mnie podnosisz? Proszę się wyedukować. Dobrze. No przestań, gnoju. Boże, nie, ja dupę nie gram z tobą. Dobra, weź ją wywal. Idę z nią teraz do tego, do męskiego, jakby się pani nie przejęła za bardzo. Dobra, możemy ukraić męski. Bo ja tu wynajmuję pokój, więc sprawdzę tylko coś. O, idealnie, okay. Mój pokój otwarty. O, tu jest moje super łóżko. Kładź się. O, połóż się.
O, bardzo dobrze, ja obok, super wybór. Dobrze. Ale ona ucieka! Musimy ją ogłuszyć! Dawaj dolarki. Dobra, jest, ogłuszona. A w ogóle leżą ci zwłoki, chciałem powiedzieć, w pokoju. Nie leżą, u mnie nie leżą. U mnie leżą. A, dobra, leżą. Jak się rozkraczyła w ogóle. Na aniołka no. Robi na dywanie. Tak to jest, jak tylko jest zabije. Tak, tak właśnie robi, traktuje się blokujesz. Osoby, które mieszkają w bursie. A to jest, no dokładnie, pozdrawiam wszystkich bursowniczy. No, paw, sto! Boże, zero wychowania. No, halo, halo, proszę panią. To jest... A ja też mogę z pisuaru. Ja chcę z pisuaru. O, jak? Patrz, złamałem właśnie kluczową zasadę. Nie można, jak masz takie dwa pisuary, zawsze musi być pisuar odstępu. Dlatego ja używam zlewu. O Jezu. już wiem, że jak będziemy gdzieś wspólnie szli do jakiegoś marketu czy coś, to nie chcę z tobą iść do toalety za nic. No co, nie muszę nigdy nie ciekawić do zlewu. Dobrze, Krystian, proszę do odpowiedzi. Słucham. Proszę rozwiązać mi zadanie matematyczne. Dobrze, proszę podawać. Zacznijmy od prostego. Dwa dodać dwa. Dwa dodać. No i ale nie rób takich dużych. Chcesz kredyt zmarnować? Czyli dostaliśmy równanie 2 miecz w Minecrafcie, 2. A proszę, tutaj masz globus. Widzisz globus? Widzę globus. Wiem, że to lekcja matematyki miała być, to do niego gra. Okej, okay. Co mam zrobić? Pokaż mi, gdzie leży Europa. Europa... Tu. Okej. Okay. Czemu tu dziewczyna wiesz, jakaś siedzi? Chodź do mnie. Dobrze, teraz patrz. Teraz patrz na te schody, okej? Okay? No te schody te duże, jak się wychodzi na miasto. Uwaga, patrz na to. Ohohoho! Tony Hawk! Patrz! Z 1968! Widzisz to? O, cyk, oli, o, w wodzie nawet potrafię tutaj. Tak, a da pani radę jeszcze zrobić salto w międzyczasie? Pewnie. O kurde, takich sztuczek już dawno nie widziałem. Co tu jest? Co to jest? Halo, Krystian, chodź tutaj. Tak napiszesz na maturze swojej? Na twojej? Na mojej chyba, no. A może pani tu do mnie podjechać na chwilę? Tu? To miejsce? Pewnie. O, pewnie tu? Ziomek. Dzień dobry. Pewnie ziomalu. Co to jest? Nie, no. Nie. A co to jest za lina? Zabiłeś mnie. Ała, moje oczy! Nawet nie sprawdziła pani, co było w wiadomości, to wstyd. No, ty jesteś takim cfelem życiowym. No, super śmieszny żart. Narysował mi jakiś uśmiechniętą buźkę. Może pani nie biegać po korytarzu, bo ja się tu uczę. Nie biegać po korytarzu, mówisz, tak? Ja się tu uczę, może pani nie biegać? Właśnie pomaga mojemu koledze Stefanowi, mogłaby pani tutaj się uspokoić. O, siemaka, cfer. Witam. Co to za ekspienie Golda w Margonem w czasie lekcji? To jest program 500+. Jestem potężnym nauczycielem. Miałeś fizykę nauczyciela? Potężny nauczyciel. I on się nie spodziewa ataku stąd. Och, dawaj kasę. Ja zawsze chciałem mieć customowe biurko w szkole. Ja tak kiedyś miałem problemy za to, ale to nie chcecie o tym mówić. O, takie zabudowane chciałem mieć jeszcze. Aha, i to jest twoje customowe biurko, tak? Tak, to jest moje customowe biurko. Pani też zrobić? Już robię. Tylko uśmiechnięta buźka. Creepy jest ta buźka. Jesteśmy w końcu na lekcji muzyki. Ja wiem, za krótki ogonek trochę, prawie jak ten pani. Krótki ogonek. Ups. Słucham panią. Patrz na dach. O kurczaczki. Toż to dzieło sztuki. To jest malowidło godne Da Vinci. To jest potężny projekt. To jest potężny... To jest bardzo potężny. A tutaj podstawą, rozumiem, były góry, tak? Ja wiem! To jest ujście rzeki, a to jest rzeka, która czym dalej biegnie... Tak. I tutaj jest biegnie jezioro. Do jeziora po prostu. Uśmiechniętego jeziora. Uśmiechnięte, tak, bo to jest jezioro uśmiechów. Bo jak przyjeżdżasz na to jezioro, to się uśmiechasz. No, a zaraz po tym twoja rodzina znajduje cię w zakładzie pogrzebowym. Tu wszędzie są pieniądze. No chyba już nie, bo mamy pewną zachłanną nauczycielkę, która nie dostała podwyżki w zeszłym roku. No dobrze, strajkujemy. O, poczekaj. To jest najwyższy szczyt w tym mieście. Czy chciałaby pani powiedzieć coś do wszystkich ludzi?
z tego miasta. Pamiętajcie, że edukacja jest ważna. I tak. To wy decydujecie o swojej przyszłości. Au. Złamała sobie pani coś? O, dziękuję. To teraz ja coś do pani wyślę. Dobrze. Już się boję, co zostanie do mnie wysłane. Puuu. A gdzie pani poszła? Halo, bo ja tu wysyłam list. Tutaj jestem w parku. Lecę powoli. Lecę, to jest najdłuższa wiadomość. No. SMS-em byłoby szybciej. Musi być strasznie długa. Nie, lecę, wlecę w panią. O, jest. O. Dobrze, ja uwaga. Interakcja. O! Widzę góry i uśmieszek. Bardzo ładnie pani poszła, jak na 40 lat stażu w szkole. Właśnie coś bardzo popsułem. Właśnie zabiłem uczennicę. Spokojnie, mi też się zdarzało. Ja powiedziałem jej, że musi zdać te egzaminy. Ty nie łamiesz przypadkiem statutu naszej szkoły? Nie, ona idzie totalnie dobrowolnie ze mną. Musisz rozwiązać nasz problem. Mamy problem jako grono nauczycielskie. Nie powinieneś się tu uczyć. Pani ma z tobą problem. Ma z tobą problem, rozumiesz to? Zobacz, mam coś takiego. Mhm. Jak się tego pozbyć? Od tego. O. Ktoś tu zaparkował swój ciągnik. Dźwig. Mhm. O. Pani pielęgniarko, proszę mi pomóc. Mam już panią pielęgniarkę, będzie mi pomagała. O, słuchaj, widzisz mnie? Tak, my już czekamy, my już czekamy. A widzę, pani prowadzi drugą uczennicę, dobrze. Popatrz na mnie i popatrz, czy coś ci się tutaj nie zgadza, jak biegam? Naruto? Dobra, leży. O. O. Okej. No. O. Czego ty robisz? I co pani teraz zrobi? Proszę mnie zabrać w przestworza. Proszę o, bardzo. Tak. Biegnę! Prawdziwy Naruto! Lecę! Prawdziwy. Teraz ja też lecę! Lecimy w dół! Prosto w otchłań! Tu, o, tak sobie tu pani stanie. Chwilkę, ja zrobię pani szybki masaż. Okej, szybki masaż, lubię. Ale czy on będzie baseballem? Nie. Dobrze.